Cześć Pompo Maniace, dzisiaj będzie film o niczym, czyli film o odpowiedziach, o komentarzach, o waszych komentarzach pod moimi filmami na kanale Dream Media, you watching channel Dream Media. Zaczynamy, czytamy komentarze, odpowiadamy. Niektórym mogą się pewno nie spodobać, niektórzy mogą być zawiedzeni, że ich pominąłem. No niestety trudno, ostatni taki odcinek z waszymi komentarzami był bardzo na do tyłu. Poczekajcie, ja tutaj sobie lekko kliknę, żeby wam wyostrzyło minimalnie ten obraz, ale tutaj nie czytajcie dokładnie wszystkiego. Tutaj czytałem o zimie, podobno czeka nas najgorsza zima od stulecia. Nie wiem, co wtedy będą mówili ci, co mówią o ociepleniu klimatu. No okaże się, czy przypadkiem po tej zimie znowu nie było jakiejś lajtowej zimy. Chociaż ta poprzednia nie była wcale taka zła, tak? Jednak było tych minus 26 parę dni z rzędu. Okej, okay. Więc zaczynamy. Kiedyś w latach 98-2008 ludzie w okolicy palili szmatami. Wówczas nie było w TV nagonki na tak zwane smogi i nikt narzekał na dymy. Ludzie smogu nie znali. Teraz praktycznie 95% piecy jest już eko-bio i tym podobne, a reszta osób pali węglem, miałem drzewnym, szmatami już nie ma. Na szczęście nikt nie pali i wszyscy nagle przesadzają. Smog... Czekajcie, długi komentarz, chyba go nawet sam nie czytałem prędzej. Najlepsze jest to, że teraz najwięcej do powiedzenia na temat smogu mają ludzie, którzy wówczas latami palili szmatami i śmieciami. Wniosek: telewizja robi wam strutę z mózgu. Samodzielne myślenie już dawno nie działa. Napisał Tomasz W., oficjalny subskrybent tego kanału, i to był komentarz pod filmem "Będą palić śmieci, wysokie ceny za węgiel". No Tomasz ma tutaj niestety dużo racji, tak? Ja bym nawet powiedział, że do dzisiaj ci, którzy najbardziej krzyczą, to palą te śmieci, tak? Ja sam śmieci spalałem, nieraz już to powiedziałem. Może nie wszystkie, tak? Bo to nie jest tak, że otwierałem, wiecie, piec i wrzucałem wiaderko śmieci spod zlewo zmywaka, tak? Ale gdzieś tam to było normą i do dzisiaj jest na wsi, że przez okres zimowy butelek plastikowych na podjazdach nie uświadczycie w żółtych workach. U nas są żółte worki na butelki plastikowe. To jest w ogóle też kosmos, że wszędzie jest inaczej. A więc no, w dalszym ciągu się to dzieje, mimo tego, że się płaci za te śmieci. Ja też gdzieś tam jakieś kartony palę i czasem jakiś worek się przy okazji spali z tymi kartonami, tak? Ale no, wiecie, zawsze są święci, którzy oni nigdy nic, a sami robią ogniska, grabią liście, palą te liście, ale potem na drugi, trzeci dzień wytykają komuś innemu, że ktoś na przykład pali kartony, tak? A więc troszeczkę więcej pokory i patrzmy na siebie, a nie na innych może, tak? Chociaż fakt faktem, no nie jest wesoło. Po tych wsiach wieczorami robi się naprawdę, no tragicznie momentami jest nawet, tak? Dobra, czytam dalej. Kolega mnie pyta, czym palę w piecu. Mówię, że na razie nie palę w piecu, tylko grzałką dogrzewam w zbiorniku około 30 stopni i puszczam na ogrzewanie podłogowe. A inny kolega się wtrąca. Potwierdzam, panelowe ogrzewanie najlepiej. Pytam się, jakie panelowe? A on, no normalne, wkładam do pieca panele, bo ktoś wyrzucił. Mówi, wiesz, jakie ciepło dają? To ogrzewanie panelowe od razu 70 na piecu daje. No tutaj Wiedźmin Geralt napisał nam ten fajny komentarz, bardzo ciekawe. Tutaj od razu dostał ode mnie serduszko i łapkę w górę za ten komentarz. To prawda, powiem wam szczerze, że z panelami w piecu miałem raz do czynienia i to był jeden z większych błędów, bo te panele się nie paliły, były tak dobrze sprasowane, że no były z nimi po prostu problemy. One się tylko kopciły, żarzyły i to nie było sensu. Tak, no ale jak każdy przez ostatnich, powiedzmy, 15 lat przerabiam różnego rodzaju sposoby palenia. Panele się nie nadają, tak? Ja tu widzę, że Wiedźmin pisze, że się nadają. Więc jak ktoś chce, proszę sprawdzić. Ja nie mam gdzie. Ja siedzę w kotłowni w tym momencie, a więc jak widzicie, jedynym źródłem ciepła w tym momencie to są te monitory tutaj przed nami. Dobra. Dobra, co tam? Wiedźmin Geralt. Historia zatacza koło po 35 latach. W domu tata ma kartki, które ja pamiętam, więc mnie to akurat nie dziwi, ale wielu może się dziwić i być, jak to teraz się mówi, w szoku. Tak jak wieczorem przechodziłem koło grupki młodzieży rozmawiającej o autach. Jedna z panienek była w szoku, że jej tata ma nowe auto, musi czekać... Aha, że jej tata musi na nowe auto czekać pół roku, a jeszcze ma... powiedziane, że niekoniecznie będzie wyprodukowane. Przecież on płaci. Historia lubi się powtarzać i wkrótce okaże się, że mając teczkę pieniędzy, będziemy mogli sobie nimi w piecu napalić, bo nie będą nic warte. A to przecież tak niedawno było. No, też gdzieś w tym jest troszeczkę prawdy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. Fakt faktem, że niektóra
część młodzieży jest oderwana od rzeczywistości potężnie w dzisiejszych czasach. Wiecie, no 20 lat do tyłu świat się zmienił niesamowicie. Ja na przykład dorwałem parę dni do tyłu film tutaj z tej okolicy, gdzie mieszkam, jak tutaj wyglądało 20 lat do tyłu. Ja tutaj mieszkam od 3 lat, a więc część rzeczy zmieniła się na plus, patrząc po tym filmie, tak? Ale jest część rzeczy, która wtedy wyglądała lepiej, a teraz po prostu tylko straszy. Ale to też pokazuje, jaki gospodarz, jak dba o co, tak? Okej, jedźmy dalej z komentarzami. Oczywiście to są te najnowsze komentarze i pomijam te, które są obraźliwe dla mnie albo dla kanału, no bo wiadomo, że takie też się zdarzają. Tutaj Marek pisze, gdzie taka cena za energię elektryczną jest po 45 groszy? Ja za kilowatogodzinę płacę złoty 32. Ja bym się spytał, Marku, gdzie jest po złoty 32 kilowatogodzina w tym kraju, jeżeli to jest energia dla domu, bo jeżeli jest to energia dla firmy, to rozumiem, że mogą być takie stawki, chyba są nawet na pewno. Marek tutaj mi nawet odpowiedział, że taryfa G11, cena za energię pobraną, która się nie bilansuje u mnie, wynosi złote 39 brutto za kilowatogodzinę. No nie wiem, no ale to nie jest chyba za cały rachunek złote 39, tylko za to, co się nie zbilansowało, tak? A więc gdzieś tam przekraczasz jakieś chyba normy, tak? Tak to mam rozumieć? Nie wiem, nie znam się na wszystkim, a więc jak się nie znam, to nie będę się wypowiadał, ale złote 39 jest to dla mnie nieakceptowalne, bym powiedział, i w tym momencie, tak? Może po podwyżkach w nowym roku, jak najbardziej. Dobrze, teraz mamy tak. Mariusz Kamiński odpowiedział znowu w filmie, będą walić śmiecimi. Tak, to jest fakt, śmieci idą w komin. To prawda, pozdrawiam Mariusza Kamińskiego. Może to ten Kamiński? Pozdrowienia. Robert Cywiński. Rzeczywiście mamy podwyżki cen. Tu wspomnę o węglu, bo akurat wczoraj byłem to tematem. Bo akurat wczoraj było to tematem rozmów. Jednak nie do końca są to podwyżki spowodowane przez rynek. Moi znajomi kupują duże ilości węgla w Rosji. Z Polski przestało się już dawno opłacać. Zdziwiła mnie cena zakupu tego węgla. Ostatnia dostawa to koszt 480 zł brutto z transportem, cłem i VAT-em. No, jeżeli są takie ceny, to naprawdę jest niesamowita różnica. Oczywiście ekogroszek jest o wartości około 24 MJ. Węgiel, który jest sprzedawany w marketach i części składów opału również pochodzi z importu z Rosji. Zobaczcie, jak działa ten rynek, który tak naprawdę sterowany jest przez państwo. Robert Cywiński oficjalnie też jest tutaj moim subskrybentem, z tego co widzę. No tak to działa, tak? Tak naprawdę cena na skupie, na skupie w składzie opału to w tym momencie jest 1500 zł za tonę węgla, a węgiel jest kupowany w okolicach 600 na kopalni, chyba 650, więc zobaczcie, jaka to też jest marża, tak? Ja też zdaję sobie sprawę, że prowadzenie biznesów kosztuje, więc nie będę się tutaj wypowiadał na temat tych marży. Też pracuję w jakiejś tam firmie i oczywiście zarabiamy na marży, jak każda firma, tak? Coś kupujemy, sprzedajemy dalej, produkujemy, więc no nie będę się tutaj wypowiadał, ale jest ta różnica w zakupie, a sprzedaży bardzo duża. Myślę, że przy ilościach, jakie są sprzedawane, wręcz za duża. No ale też się nie dziwię, bo gdzie nie zajadę na jakiś skład opału, to stoi CLS, AMG albo jakiś dobry Passat z 99 roku, a więc no ten rozrzut jest niesamowity. Jak to kotły nie zdrożały? Tutaj Marek Xperia pisze na temat filmu, w którym mówiłem o cenach kotłów. Poszły do góry i to znacznie. Przykład, kocioł, który w marcu kosztował 760 zł, dzisiaj kosztuje 10 tysięcy i jeszcze trzeba na niego czekać. Miesiąc, dwa lub trzy. Znaczy, co do tych sztucznie podniesionych cen w ostatnim czasie na wiele produktów, no to no niestety część osób podłapała wiatr w żagle, jak to się mówi, i podnosiła te ceny bez powodu, tak? I no to niestety spowodowało, że jak ci zaczęli podnosić, to oni też zaczęli podnosić, no bo jak stwierdzili, że jak oni podnoszą, to oni też podniosą. Kółko się zapętliło. Fakt faktem, że w firmie, w której ja pracuję, no my też podnieśliśmy ceny, ale no nie dlatego, że Dreamuś miał takie widzimisię, no tylko produkty, które kupujemy do produkcji, składniki, no podrożały, tak? A więc to jeszcze było przed podwyżką, wiecie, tych wszystkich cen ropy, tego wszystkiego, a więc no niestety w pewnym momencie już się nie da i trzeba też podnieść, a więc z automatu klient docelowy płaci drożej za produkt. No, wszystko drożeje, chcemy więcej zarabiać, niestety z automatu koszty życia są wyższe i to chyba najlepszym przykładem są miasta przegraniczne. Niemcy, powiedzmy, zarabiają 1500 euro, my zarabiamy 1500 zł. Niemcy jeżdżą na zakupy do Polski, bo u nich jest dla nich drogo, więc wolą przejść przez granicę, przez most i zrobić zakupy na polskim bazarze, bo mają wtedy 4 razy więcej, tak? A więc jeżeli
10 lat do tyłu zarabiałeś 4 razy mniej, no to musisz też sobie zdawać z tego sprawę, że jeżeli ty chciałeś zarabiać 10 lat do tyłu 4 razy więcej, teraz to zarabiasz, to znaczy, że ktoś ci musiał te pieniądze wypłacić 4 razy większe, więc poniósł większe koszty, a więc z automatu podnosi cenę za swoje produkty i usługi, które wykonuje, żeby móc tobie wypłacić tą wypłatę. To się wszystko napędza jak kulka śnieżna, a więc no niestety, myślę, że 2 ostatnie lata były takie, że pensje rosły stanowczo dużo szybciej niż rosły koszty życia, bo one stały na pewnym poziomie od 4 lat, tak uważam, 5. Oczywiście macie prawo się z tym nie zgodzić, no ale tak to wyglądało, że pensje rosły stanowczo szybciej niż usługi. Myślę, że boom budowlany w budowlance właśnie o tym świadczy, że tych domów buduje się wszędzie i nawet osoby, które mają normalną pensję na poziomie 2,5 tysiąca, ale powiedzmy w dwójkę pracują w domu, to były sobie pozwolić w stanie na jakiś tam nawet nieduży domek, tak? Ziemia stała w miejscu, materiały stały w miejscu przez ostatnich parę lat. Teraz to wszystko wyskoczyło, więc no współczuję tym, którzy zaczęli właśnie remonty. No dobra. Pomijam komentarze polityczne, bo też takie tutaj występują. O, no dobra, Lukas Step w vlog mi napisał, że jak unikasz polityki na kanale, oszalałeś? Przecież miałeś materiały stricte o polityce na kanale, gdzie Herciowi napisałeś, bye bye, żegnam, internet nie zapomina. Jak najbardziej, oczywiście Herciu nie dostał bana za to, że wypowiedział się na temat polityki i miałem inne zdanie niż on, tylko dostał bana za to, że użył względem mojej osoby obraźliwego zdania. A więc to on nie akceptuje jakiegoś mojego podejścia do polityki, a więc jak ktoś mnie obraża, no to wylatuje z kanału. No niestety trudno. Ja zawsze wyznaję taką zasadę, że jeżeli przychodzę do Was do domu i jako właściciel domu otwierasz mi drzwi i mówisz nie ściągaj butów, bo u nas się butów nie ściąga, to tych butów nie ściągnę. Ale jeżeli wejdę do domu i widzę, że Ty ściągasz buty, to też te buty ściągnę, bo to jest Twój dom, a więc obowiązują w nim Twoje zasady. I na przykład mimo tego, żeby mi się to nie podobało, ja lubię ściągać buty, zaznaczę, no to te buty ściągnę, bo muszę Ciebie uszanować, a więc mój kanał, moje zasady, jeżeli mnie obrażasz, no to niestety z tego kanału wylatujesz. Ok, więc dochodzimy pomalutku do sytuacji na granicy. Tutaj Grzegorz Świeżewski pisze, że zniknął jego komentarz. Grzegorzu, komentarze nie znikają, z reguły się gdzieś tam gubią pod innymi komentarzami. Jeżeli komentarz tylko nie jest w komentarzu użyte gdzieś tam kychy i inne takie wyrazy, albo nie obrażają mnie lub kogoś oficjalnie, to wtedy takie komentarze na pewno są, tak? Nie znikają bez powodu. Dobra, co tutaj mamy dalej? Atom może za 10 lat. Pierwsze reaktory. Pytanie, czy nie lepiej wspierać osoby z termomodernizacją domów, na przykład klimy w takich domach. V jest spalanie 4-5 ton węgla i wypuszczenie w powietrze 70% ciepła. Tutaj napisał Marek Gryc. Bardzo fajne. Jak najbardziej myślę, że te sposoby dofinansowania są źle zrobione. Znaczy znowu, wiecie, wchodzimy w ciężki temat, tak? Bo jeżeli ja powiem, że uważam, że osobie w moim wieku nie powinno się należeć dofinansowanie, bo ja jestem zdrowy, mam dwie zdrowe ręce, pracuję, zarabiam, więc stać mnie na to, żeby sobie mój dom remontować, tak? Stać mnie było kupić ten komputer, a więc stać mnie też powinno być na to, żeby ten dom ocieplić. I nie powinienem oczekiwać od Państwa żadnego tam wsparcia, bo jestem zdrowy, tak? Powinno się wspierać te osoby, które są chore, tak? Powiedzmy tam fizycznie, psychicznie. Osoby, które są już na przykład emerytami i mają dochodu 1200 zł, ale mają nieocieplony dom. Takie osoby powinny dostawać docieplenie, dofinansowanie do docieplenia, tak? Więc tak to, ja to tak uważam. Oczywiście większość z Was się z tym nie zgadza. Ja też widzę, jaka jest średnia grupa wiekowa na kanale, tych, którzy oglądają mój kanał, a więc no, ta średnia wiekowa jest moją średnią wiekową, czyli to jest przedział 34, tam powiedzmy 30 do 40 jest najwięcej oglądających i potem proporcjonalnie przed i po też to się rozkłada, a więc wiem, że większość z Was chce dostawać dotacje, a więc takie jest moje zdanie. Ja szanuję Was za to, że się o te dotacje staracie, ale Wy musicie uszanować moje zdanie, że ja uważam, że nie powinniście się starać, tylko sobie na nie zarobić sami. No bo za chwilę ktoś wymyśli, że przecież ja chcę kupić Audi A8 4,2 litra w benzynie i on by chciał dotację od Państwa na te Audi A8, bo przecież dlaczego nie, tak? Przecież ono jest bardziej ekologiczne niż na przykład starsze Audi A8 z silnikiem mniej ekologicznym, tak? No nie, no taka forma żartu. Dobra, słuchajcie. Dziś o energii, o granicy film. Dwa razy Rafex oficjalnie też jest tutaj moim subskrybentem, widzę. Dobrze gadasz, ziomuś, szacun, pozdro z Krakowa. Pozdrowienia również dla Ciebie.
Radek w tym samym filmie, popieram kolegę, pozdrawiam, brawo, brawo, taka prawda. A tyle gwiazdeczek, tego nie rozumiem. Jeszcze pluli, sądzę, że od dziś się pochowają lub będą bełkotać coś tam pod nosem. Pozdrowionka. Dwa razy GRI i PV napisał w odpowiedzi dziś o energii i granicy pod filmem. Wszyscy dookana z moją elektrownią jądrową, tylko my jak zawsze jesteśmy w czarnej pupie, zmieniłem wyraz, jeśli chodzi o bezpieczeństwo naszej granicy, granicy europejskiej, to już powinno chyba tu siedzieć i wspomagać nas NATO. Znaczy ja uważam, że my jesteśmy, coś tam o wojsku wiem i myślę, że powinniśmy i dobrze, że strzeżemy tej granicy my, jeżeli zajdzie taka potrzeba, a uważam, że wcale nie mamy najgorszej armii, po pierwsze o tym świadczą statystyki, po drugie gdzieś ta armia jest regularnie modernizowana, mimo tego, że nie zawsze się o tym mówi na niektórych kanałach oficjalnie. I przed zmianą obecnej władzy w armii też się różnie działo i to też mogę potwierdzić z własnych autopsji. A więc dajemy sobie świetnie radę. Uważam, że to, co się ostatnio działo, to jest fajny przykład, że proszę bardzo, zapraszamy oficjalnymi drogami do naszego kraju, każdego. Ale jeżeli robisz to nielegalnie, no to musisz się spodziewać naszych chłopaków na granicy z armatkami wodnymi na przykład i że możesz nie wejść, tak? A więc taka jest moja skromna opinia. Wystarczy znieść podatek na rozwiązanie ekologiczne. Pompa ciepła 0%, VAT, fotowoltaika 0%, ble, 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 ble. No Tomasz Derek tak napisał. Jak najbardziej, to by było chyba najlepsze. Właśnie zamiast dofinansowań znosimy VAT na te urządzenia, które są ekologiczne, nie na samochody, bo samochody to jest też widzimisię, żeby być ekologiczny. Słuchajcie, ja jeżdżę, mam 3 samochody, między innymi jeżdżę Volkswagenem Lupo 20-letnim, 1.2 TDI, który spala 3 litry ropy i ma niesamowicie niskie te wszystkie z CO2 produkcje, tak? Ja auto jest 20-letnie i ten ślad węglowy jest już niesamowicie za nim wydłużony, jest niski, a wyprodukowanie takiego nowego auta i potem lansowanie się, nie wiem, autem za 120, nie wiem, 180 tysięcy, bo państwo mi dało, no uważam trochę za coś w stylu, kupię drogie Audi, pojadę do kościoła i postawię go przed samymi drzwiami, żeby wszyscy widzieli, że kupiłem te Audi na kredyt. No ale to znowu macie się prawo z tym nie zgodzić, taka jest moja opinia. Tutaj o energetyce znowu w temacie napisał Jacek Siwiec, nie polityka UE, tylko samych Niemiec. O ile to, co mówisz, to prawda, bo w Szwajcarii i Austrii od zawsze lecą prawie 100% na elektrowniach wodnych dzbanie. Dzbanie. Jacek Siwiec, bardzo dziękuję. Ten komentarz jest lekko obraźliwy, dlatego dzbana. Jacku, myślę, że powinieneś sam dostać dzbanem, no ale trudno się mówi. Jan Nowak pisze, dobrze mówi, polać mu, bardzo dziękuję, bardzo chętnie. No okej, okay. No i co dalej mamy dalej? Słuchajcie, no komentarzy pod tym filmem o blackoutie jest bardzo dużo, więc je może troszeczkę pominiemy. No są też oczywiście, Antoni Krawczyk tutaj napisał, że trzeba opuścić jak najszybciej tak zwaną Unię Europejską. To już jest takie bardzo restrykcyjne. No, Schengen jest super i Schengen popieram. Czy wyjście z Unii popieram? Nie wiem. Nie, no myślę, że nie dzieje nam się taka wielka krzywda, żeby uciekać z Unii, tak? Ale Schengen jest genialny, tak? Tutaj. Tutaj Andrzej Daniel Żołyński, też subskrybent. 911 AZA. Tutaj chodzi o jakąś tam nową politykę na świecie, tak, więc obejrzałem, nie będę się wypowiadał. Zofia Duńska pisze, po co spakowany plecak w domu, to pod filmem o tym, że Austriacy, Niemcy i Szwajcarzy ostrzegają swoich obywateli. No napisałem, że tego nie wiem, po co ten plecak w domu, jak nie będzie energii przez 5 dni, no przecież nie będę łaził wtedy z plecakiem po osiedlu, tak, albo tam, nie wiem, po wsi, na której mieszkam, no ale Austriacy, Szwajcarzy może mają jakieś pomysły na co robić w czasie, kiedy nie będzie energii elektrycznej u nich w domu. Tak, tak to wygląda. Sławomir Kostrzewa, brawo za flagę, ale i za całokształt. Bardzo dziękuję, Sławku. Flaga musi być, ja tak uważam. Nawet opaskę na ręce noszę też z napisem Polska. Ja jestem patriotą, nie chorym człowiekiem, który gdzieś tam, wiecie, jest kibolem czy kimś takim. Ja jestem patriotą po prostu, tak?
No i tutaj bardzo fajna odpowiedź pod filmem o moim rachunku za energię elektryczną. To jest w ogóle temat rzeka, ten rachunek za energię elektryczną. Z tym brakiem emisyjności to bym nie szalał, biorąc pod uwagę, że z czego w Polsce wytwarza się prąd. Ale w kwestii komfortu użytkowania, sterowania i możliwości chłodzenia to bajka. Zgadza się. Ja sobie zdaję świetnie sprawę, że ta zeroemisyjność jest takim troszeczkę naciąganym przeze mnie zdaniem. Ale chodzi o tą zeroemisyjność tutaj na miejscu, czyli nie kopcę moim kominem sąsiadowi obok na placu. A jak miałem komin, to paląc w nim węgiel, to po prostu tutaj jak wentylator wchodził w akcję co jakiś tam czas, przedmuchując piec, to po prostu tutaj się robi wszystkim w domach z wentylatorem, z piecami takimi zamkniętymi, gdzie wentylator wdmuchuje powietrze, robi się zadyma po prostu dookoła domu. Pół biedy, jak się mieszka samemu gdzieś tam i to się rozejdzie za chwilę, tak? Ale jeżeli ma się sąsiada i wiatr spycha ten dym do sąsiada na plac, no to te relacje mogą się wtedy niestety pogarszać, tak? A więc ta zeroemisyjność, ja zawsze powtarzam, ona jest tutaj lokalnie. Ja wiem, że ten prąd jest wyprodukowany emisyjnie do mojej pompy ciepła klimatyzacji, ale lokalnie jestem zeroemisyjny, tak? Chyba że zapalę ognisko i spalę śmieci, tak? Buty, worki, stare panele. No ale to już każdy ma jakieś hobby, tak? Jak to się mówi. No dobra, no i co? Grzegorz Świerżewski, ciężkie nazwisko, można by to było porównać do Brzęczy Szczykiewicza. Grzegorz mi napisał zrestrukturyzowany teren pokopalniany. Słuchajcie, ten wyraz sprawia mi niesamowitą trudność ostatnie czasy. Nie wiem, o co chodzi. No więc... Ale Grzesiu mnie tutaj poprawił. Teraz też możesz mnie, Grzesiu, poprawić w komentarzu, bo znowu się pomyliłem przy tym wyrazie. Pompa ciepła IPV. Tutaj Dymuś odpisał mi. Oj, Dreamerson, jak tam ich w dupie mam, oni mi nie płacą, jak ja im produkuję. To była odpowiedź Waldka na temat tego, że energetyka by chciała, żebyście jeszcze dopłacali do tej energii, którą wysyłacie im do sieci, wtedy byliby na pewno szczęśliwi. Waldek, ostro, ostro, nieładnie, nieładnie, Waldku. Nie wolno tak ostro pisać na kanałach, bo to jest szerzenie przemocy takiej, bym powiedział, słownej takiej. Tak, więc tak to wygląda. Ojejku, jejku, dobrze. Jeszcze może 2-3 komentarze i kończymy ten film. Żarty żartami, ale wczoraj miałem rozmowę z 3 sąsiadami. Jeden przyszedł na skargę. Ten za nim pali śmieć mi aż nos urywa. Drugi, a ty bogaty co prądem grzejesz, a ja mu wyliczam, że palenie węglem droższe niż klimo czy PV. A trzeci mówi coś o wkopawaniu kabla, liczniku, jakby co, to tą nadwyżkę chętnie odkupi. Czyli jak widzicie, smrodzenie, kopcenie, tematy prąd jest drogi, czy tanie jest węglem, czy ocieplenie domu jest dobre, czy złe, występują na każdej wsi, w każdym miasteczku i w każdej miejscowości. Myślę, że tylko w blokach nie występują takie tematy, no bo oni mają ciepło z elektrociepłowni, która gdzieś jest pewno w ich okolicy. Pytanie, czy ta elektrociepłownia, ja mieszkałem kiedyś na bardzo wielkim osiedlu na Śląsku i ta elektrociepłownia produkowała oczywiście ciepło do domu w bloku z węgla, tak? Ta stała na środku osiedla, miała piękny, najwielki komin, wyższy niż 10-piętrowe bloki i sobie kopciła. Czyli wy w blokach też nie jesteście zeroemisyjni, to tak dlatego, żebyście, no tak, żebyście się nie czuli gorsi, że tylko my kopcimy na wsiach, w tych domach, te nowo bogackie wszystkie, tylko wy też, w tych familokach, w tych płytach wielkich, jesteście tak samo emisyjni jak my. Okej, słuchajcie, myślę, że tego wygłupiania się w tym dzisiejszym filmie wystarczy. 23 minuty 42 sekundy już to nagrywam. Serdecznie Was pozdrawiam, zapraszam do komentowania, subskrypcji. Czekam na subskrybenta numer 5000. Mam nadzieję, że to jeszcze nastąpi w tym miesiącu, a więc prośba wielka do Was. Subskrybujecie, klikacie w dzwoneczek i oglądacie i komentujecie. Trzymajcie się, to mówiłem ja, Dreamerson. Cześć!